drodzy i czcigodni bracia w kapłaństwie, z ojcem, nowym ojcem, kustoszem tego sanktuarium, ojcem Gracjanem, przewodniczącym Wydziału do spraw rodzin Kurii Archidiecezji Krakowskiej i księdzem dziekanem, wielebne siostry zakonne, drodzy siostry i bracia, małżonkowie, rodzice, dziadkowie, z panem wojewodą, z panem przewodniczącym sejmiku województwa małopolskiego wraz z małżonką, rodzicami, pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i panią kurator, droga młodzieży, kochane dzieci, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Dzisiejsze czytania mszalne mówią o wkraczaniu Boga w historię człowieka i w jego dzieje. Najpierw na zasadzie zapowiedzi. Oto prorok Izajasz mówi: powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg. Przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, aby was zbawić. A wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Nadzieją, że przyjdą takie czasy, że w dzieje Izraela wkroczy Mesjasz. Synowie narodu wybranego wierzyli i czekali na ich wypełnienie przez wiele wieków. I to oczekiwanie w pewnym momencie stało się ich rzeczywistością. Oto jak słyszeliśmy w Ewangelii świętego Marka, do Chrystusa przyprowadzono głuchoniemego i ludzie prosili Go, żeby położył na niego ręce. A on wziął go na osobność, włożył mu palce w jego uszy, śliną dotknął mu języka i spojrzawszy w niebo, rzekł: Efata, to znaczy otwórz się. I zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. To słowo Efata, które wypowiedział Pan Jezus, możemy rozumieć przynajmniej w dwóch sensach. Pierwsze znaczenie to znaczenie dosłowne. Sprawienie, żeby człowiek, który nie mógł mówić i nie słyszał, naraz został obdarzony darem słuchu i mowy. Efata, czyli uzdrowienie z więzów pewnego czysto biologicznego kalectwa. Ale słowo Efata znaczy także wezwanie do otwarcia się na inną jeszcze rzeczywistość, wykraczającą poza to, o czym mówią nam zmysły i do czego nas skłania nasz kalkulujący, czysto po ziemsku, rozum. Otwórz się na rzeczywistość Bożą, która wkracza w twoje życie. Zobacz więcej, niż widzą tylko twoje oczy. Usłysz więcej, niż słyszą twoje uszy. Zrozum, że Bóg wkraczać pragnie w twoją codzienność. I właśnie takie wkraczanie Boga w rzeczywistość ludzką w sposób szczególny odnosi się do życia małżeńskiego, rodzinnego. Tam wszędzie
gdzie także mamy do czynienia z tajemnicą poczęcia się i narodzin nowego dziecka. O tym wkraczaniu Boga w ich życie, głęboko związane z małżeństwem i rodziną, mówią znane nam postaci biblijne. Najpierw postać Zachariasza, kapłana, który wraz ze swoją żoną Elżbietą od lat oczekiwał upragnionego potomka. I kiedy nagle anioł Gabriel zwiastuje mu radosną nowinę, że będzie miał syna, Zachariasz zwątpił. Kalkulujący rozum to wszystko, co wiedział o życiu z czysto praktycznego doświadczenia. To wszystko sprawiało, że wiadomość, jaką przekazał mu anioł, wydawała mu się po prostu nieprawdopodobieństwem, niemożliwością. Zamknął się na to, że Bóg chciał w sposób cudowny wkroczyć w jego rzeczywistość życiową. I został ukarany w ten sposób, że na 9 miesięcy Bóg odjął mu zdolność mowy. Też bardzo wymowne. Ci, którzy nie wierzą w to, że Bóg chce wejść w ich życie, nie potrafią mówić głębią swego serca, głębią swej wiary i zaufania pokładaną w Najwyższym. W przeciwieństwie do Zachariasza jawi nam się postać dzieweczki nazaretańskiej Maryi, do której ten sam anioł zwraca się pół roku później, mówiąc, że Bóg Najwyższy pragnie, aby stała się matką Bożego Syna, który będzie urzeczywistnieniem zapowiedzi mesjańskiej, który będzie także wywodził się z królewskiego domu Dawida. I na potwierdzenie prawdziwości tych słów wskazuje jej na to, że Elżbieta w swojej starości poczęła dziecko, już jest w 6. miesiącu oczekiwania na to, aby mieć potomka. Bo u Boga nie ma nic niemożliwego, podkreśla anioł, wskazując właśnie na to, że jest ta rzeczywistość Boża, która chce wkroczyć w nasze życie, przekraczająca to, co my tak po ludzku, po ziemsku wiemy o życiu. I na te słowa anioła Maryja odpowiedziała: oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Otwarła się na tę Bożą rzeczywistość, która niejako pukała do jej serca. I dlatego, kiedy niewiele później spotkała się ze swoją krewną Elżbietą, usłyszała jakże piękne słowa pochwały i błogosławieństwa. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiony jest owoc Twojego łona. Błogosławiona jesteś, żeś uwierzyła, że spełnią Ci się słowa powiedziane od Pana. Dla Boga nie ma nic niemożliwego, mówił archanioł Gabriel. Po latach Pan Jezus wypowie podobne słowa w Jerozolimie. U ludzi to niemożliwe, ale u Boga jest wszystko możliwe. I te słowa, że u Boga jest wszystko możliwe,
znajdujemy w 19 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza. To rozdział, w którym zawarta jest historia trzech wydarzeń, jakie miały miejsce w stolicy Palestyny, w Jerozolimie, już niewiele przed początkiem męki Chrystusa. Pierwsze zdarzenie wiąże się z prowokacją, jaką wobec Chrystusa urządzili faryzeusze, pytając Go, czy wolno oddalić żonę z jakiegokolwiek powodu. I odpowiedź Pana Jezusa. Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich mężczyzną i kobietą? I rzekł Pan Jezus, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. I dalej, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. I znamienna reakcja uczniów na te słowa. Jeśli tak ma się sprawa mężczyzny ze swoją żoną, to nie warto się żenić. I odpowiedź Pana Jezusa. Nie wszyscy to pojmują, ale tylko ci to pojmują, którym to jest dane. Tajemnicę nierozerwalności małżeńskiej zrozumieją ci, którzy są otwarci na zamysł Boga wobec tego, czym jest małżeństwo. Nie zrozumieją ci, którzy myślą tylko o związku mężczyzny i kobiety w kategoriach czysto ludzkich. I to było pierwsze zdarzenie. Drugie. Przyniesiono Panu Jezusowi dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się. Jednakże uczniowie szorstko im tego zabraniali. Ale Pan Jezus rzekł, dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. I te słowa Pana Jezusa są jakby dopowiedzeniem tego, co Mateusz opowiada niewiele przedtem, co się wydarzyło. Otóż uczniowie przystąpili do swojego mistrza, pytając, kto jest najważniejszy w Królestwie Niebieskim. A Pan Jezus przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Chciał przez to powiedzieć, ta postawa ufności dzieci ma w sobie coś z tego cudownego otwarcia się człowieka na Boga, na tę inną rzeczywistość, bardziej głęboką, bardziej też człowieczą, niż ta, która tworzy się w nas poprzez codzienne doświadczenie czysto zmysłowe, popierane kalkulującym rozumem, rozważającym ciągle, czy się coś opłaca, czy się coś nie opłaca. Dziecko ufa. To jest postawa ucznia Chrystusowego. To jest postawa człowieka otwartego na Bożą rzeczywistość. I trzecie wydarzenie w tym samym 19 rozdziale Ewangelii świętego Marka. Do Chrystusa zbliża się bogaty młodzieniec i pyta, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? I odpowiedź, jaką usłyszał. Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim,
a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Jednakże młodzieniec, ponieważ był bardzo bogaty, miał wiele posiadłości, nie potrafił zdobyć się na radykalizm tego, co usłyszał od Pana Jezusa. Zasmucił się i odszedł. I Pan Jezus mówi, bogaci nie wejdą do Królestwa Bożego. Bogaci, dla których to, co posiadają, jest ważniejsze niż Boże wezwanie do tego, by otworzyć się na Bożą rzeczywistość. Tacy nie będą zbawieni. I wtedy, jak pisze święty Mateusz, uczniowie zostali ogarnięci przerażeniem. I stąd ich pytanie, któż się może zbawić? I wtedy Pan Jezus powiedział, u ludzi to niemożliwe zbawić się po swojemu, według własnych wyobrażeń i kalkulacji. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe także dla człowieka, który otworzy się na Boże Słowo i będzie starał się żyć na co dzień Bożą rzeczywistością. Okaże się naraz, że i on się zmienia, i jego patrzenie na świat, i na innych ludzi. Całe życie się wtedy zmienia. Staje się prawdziwie Boże. I drodzy siostry i bracia, właśnie to otwarcie się na słowa Ewangelii mówiące o życiu, na Ewangelię życia w sposób szczególny odnosi się do życia małżeńskiego i rodzinnego. Chcę to z całą mocą podkreślić, kiedy dzisiaj gromadzimy się tak licznie na 29. pielgrzymce rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej. Gromadzimy się na tej pielgrzymce, mając na uwadze jej hasło. Wezwani do życia sakramentalną łaską, która udoskonala miłość małżeńską. Bo na miłość małżeńską i na życie rodzinne trzeba umieć patrzeć w kategoriach przychodzącego do nas Pana Boga, który pragnie nas swoją łaską ubogacić, który chce, abyśmy wkraczając w tajemnicę poczęcia i rodzenia się nowego życia, w tajemnicę miłości, stali się niezwykle bliscy Bogu, Ojcu, który jest naszym Stwórcą i Panem. Ale zdajemy sobie sprawę niestety, jak to myślenie czysto kalkulujące opłaca się, nie opłaca, warto, nie warto, coraz bardziej brutalnie wchodzi w nas sposób myślenia i życia, gdy chodzi o wspólnotę małżeńską i rodzinną. To właśnie z takiego czysto myślenia ludzkiego wynika rozszerzająca się swoista plaga związków nieformalnych. Ludzi, którzy żyją we wspólnotach, nie mając nawet małżeńskich, nie mając nawet żadnych przeszkód ku temu, by zawrzeć małżeństwo. Bo widząc to, co się dzieje, to nieszczęście społeczne, które dotyka również Polskę w postaci coraz bardziej licznych rozwodów, to sprawia, że zaczyna się rodzić pytanie będące echem słów Chrystusa.
Jeśli tak się ma mieć sprawa mężczyzny z kobietą, to się nie warto żenić. Zaczyna dominować patrzenie na małżeństwo i rodzinę w kategoriach czysto socjologicznych. Jeśli tak wiele się rozpada małżeństw, to po co w ogóle uroczyście wobec Boga i Kościoła małżeństwo zawierać? To myślenie czysto ziemskie, kalkulujące, gdy chodzi o małżeństwo i rodzinę, wyraża się także w dominacji myślenia ekonomicznego. Wiemy, że niektórzy zawierają małżeństwa w ten sposób, że już od samego początku doprowadzają do rozdziału majątkowego między mężem a żoną, bo już z góry się liczą, kiedyś to małżeństwo pęknie, więc lepiej, żeby już od samego początku sprawy majątkowe były w ten sposób uregulowane. Już z góry zakłada się, że kiedyś i tak dojdzie do jeszcze większego tąpnięcia i rozdziału. To myślenie ekonomiczne o małżeństwie i rodzinie przejawia się także w tym, że myśli się o potomstwie w kategoriach, ile mnie dziecko przede wszystkim będzie kosztować. I stąd zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze do niedawna obowiązującym niemal w naszym społeczeństwie był model rodziny 2 plus 1, rodzice plus jedno dziecko. Bo każde inne to jest zagrożenie dla dobrobytu. I jeszcze jeden przejaw takiego czysto ziemskiego spojrzenia na małżeństwo i rodzinę. To pokusa egoizmu i wygodnictwa. To traktowanie życia w kategoriach czysto przyjemnościowych. A jeżeli tak się zaczyna o rodzinie, o małżeństwie myśleć, to nie dziwmy się słowom, które ostatnio zrobiły tak wielką, w cudzysłowie, karierę w mediach społecznościowych. Wypowiedź pewnego polityka, który stwierdził, że macierzyństwo to udręka dla kobiety na przynajmniej 20 lat. Jeżeli będziemy myśleć o rodzinie i małżeństwie w kategoriach socjologicznych, ekonomicznych, czysto przyjemnościowych, nie dziwmy się, że zaczyna się otwierać przestrzeń dla ogromnego kryzysu rodziny i małżeństwa w naszym polskim narodzie. I dlatego, moi drodzy, trzeba nam się otworzyć na Bożą rzeczywistość małżeństwa. Na wizję rodziny, która powstała w samym zamyśle Boga, kiedy stworzył kobietę i mężczyznę i błogosławił ich wspólnocie. I błogosławił ich potomstwu. Trzeba raz jeszcze zrozumieć, czym jest sakrament małżeństwa. Wiemy, że kiedy zawiera się małżeństwo w Kościele, kiedy dochodzi do tego momentu najbardziej istotnego zawarcia małżeństwa, kapłan kieruje do narzeczonych trzy pytania. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i złej doli aż do końca życia? Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy? Za każdym razem pada odpowiedź: chcemy.
Ale przecież zdajemy sobie sprawę, jak bardzo to ludzkie chcemy jest słabe i kruche w obliczu pewnych trudności czy zagrożeń. Jak bardzo łatwo zapomnieć o tym, cośmy chcieli. I właśnie dlatego, że jesteśmy tacy słabi, niejednokrotnie w tym naszym chcę. I żeby te trzy odpowiedzi na pytania chcemy, nie stały się, przepraszam za słowo wzięte z codziennego języka, nie stały się chciejstwem. Zaraz potem następuje szczególna modlitwa do Ducha Świętego, odmawiana czy też śpiewana, gdzie padają słowa: o Stworzycielu Duchu, przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są Twych rąk, a potem światłem rozjaśnij naszą myśl. W serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał pokrzep stałością mocy swej. Sakrament małżeństwa to otwarcie się na Boga, który chce błogosławić małżeństwo i rodzinę. To prośba zanoszona do Niego, aby wzmocnił słabe, kruche człowiecze siły. I zaraz potem następuje sama przysięga małżeńska, gdzie i narzeczony, i narzeczona, stając się w tym momencie małżonkami, mówią: ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczasz do śmierci. I wezwanie: tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ślub wobec drugiej osoby, oblubieńca wobec oblubienicy, oblubienicy wobec oblubieńca, a jednocześnie prośba do Boga: dopomóż, abym był wierny, abym nie złamał tego, co powiedziałem przed chwilą. I na koniec potwierdzenie tego, co się stało ze strony kapłana. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kościół potwierdza takie małżeństwo, a jednocześnie błogosławi w imię samego Boga w Trójcy Świętej Jedynego. To jest to, moi drodzy, przekraczanie czysto ziemskiego myślenia o związku kobiety i mężczyzny i zanurzenia się w Bożą rzeczywistość, w ten wielki zamysł Boga wobec kobiety i mężczyzny, którzy mają w pewnym momencie opuścić swoich rodziców i stworzyć wspólnotę będącą jednym ciałem. Wspólnotę, o której Pan Jezus tak wyraźnie powiedział, że ma trwać. I każde jej przerwanie i podjęcie przez dawnych małżonków nowych związków jest po prostu grzechem, jest cudzołóstwem. Wejść w tę Bożą rzeczywistość, zrozumieć Boży zamysł w tym, co Kościół głosi jako sakrament małżeństwa. To uczyć się postawy otwarcia,
na Boży głos. Uczyć się postawy Najświętszej Dziewicy, Maryi z Nazaretu, która powiedziała: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się tak stanie, jak Pan Bóg chce. To postawa świętego Józefa, który najpierw targany wątpliwościami przyjmuje orędzie anioła tłumaczącego mu, co się stało z Maryją, że jest w stanie błogosławionym. Uwierzył Bogu, a przez to uwierzył w czystość i niewinność swojej małżonki. Zwłaszcza święty Józef, patron roku rodziny ogłoszonego przez ojca świętego Franciszka, powinien nam, bracia i siostry, nieustannie być wzorem zawierzenia Bogu, ufności wobec Najwyższego, która sprawia, że ufamy jako małżonkowie, jako rodzice, także sobie nawzajem. A to wymaga niewątpliwie postawy dziecka, tak wyniesionej przez Pana Jezusa, bo przecież do dzieci należy Królestwo Niebieskie. Bo jeżeli się nie będziemy odmieniać i w swojej ufności wobec Boga i sobie nawzajem nie będziemy stawać się jako dzieci, nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Nie może być zatem w naszym myśleniu o małżeństwie i rodzinie żadnego socjologizmu, egoizmu czy hedonizmu. Ma być prawda każdego dnia na nowo odkrywana. Prawda o Chrystusowym krzyżu. To znaczy o miłości ofiarnej z siebie dla drugiego, zatroskanej o jego szczęście tu na ziemi, ale także o szczęście wieczne. To miłość, która myśli przede wszystkim o drugim. O tym, aby ktoś ze mną był szczęśliwy. To niewątpliwie ta prawda o miłości zawarta w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa jest zaprzeczeniem tej jednej wielkiej pochwały egoizmu i samorealizacji, która płynie ze współczesnej neopogańskiej kultury. Jest jakieś szczególne zderzenie tego neopogańskiego świata głoszącego za wszelką cenę prymat własnego ja z tym, co Pan Jezus mówi o krzyżu, mówiąc, że jeśli kto chce być Jego uczniem, niech ten krzyż swój, swoich zadań, obowiązków weźmie na siebie i niech dźwigając ten krzyż za Chrystusem wiernie kroczy. Jakże ważne tu jest to, co Pan Jezus dopowiedział, że kto chce być moim uczniem, ale nie chce dźwigać mojego krzyża, nie jest po prostu mnie godzien. Otwarcie się na Boga, życie łaską sakramentalną małżeństwa, otwierającego się na życie rodzinne, to jest właśnie życie łaską, Bożym darem. Święty Paweł w swoim realizmie stwierdził w drugim liście do Koryntian: przechowujemy zaś ten skarb łaski w naczyniach glinianych. Łatwo je utracić. Łatwo ten skarb utracić, bo naczynia gliniane są niezwykle kruche. Ale zdając sobie sprawę z zagrożenia, z kruchości tego, w czym przechowujemy niejako Bożą łaskę, musimy każdego dnia Pana Boga prosić,
byśmy przy Jego darach, przy Jego miłości trwali. By się okazało, że tak jak pisze dalej święty Paweł, z Boga jest ta przeogromna moc, która pozwala nam kochać się nawzajem, a nie z nas. Świętość, piękno, to, co nieraz tak budzi, taki wielki zachwyt budzi, patrząc na życie małżeńskie i rodzinne wielu ludzi, jest czymś tak wspaniałym właśnie dlatego, że szczęście tych ludzi budowane jest na wielkim zatroskaniu, aby Bożej łaski nie utracić. Przeciwnie, aby ją w sobie coraz bardziej pogłębiać, nią się dzielić, nią żyć. I żeby w tym naszym niekiedy tak kruchym, po ludzku słabym życiu ukazywała się moc samego Boga, zwycięska moc Jego miłości, znajdująca konkretny wyraz w życiu małżeńskim i rodzinnym. I stąd konieczność, moi drodzy, drodzy małżonkowie, drodzy rodzice, konieczność codziennej modlitwy zanoszonej do Boga właśnie o to, by to, co niekiedy przed wieloma laty wypowiedzieliśmy w Kościele, ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską, że Cię nie opuszczę aż do śmierci, żeby to każdego dnia znajdowało piękne i radosne potwierdzenie. Nasze codzienne, wasze, moi drodzy, codzienne modlitwy muszą dotyczyć także tego, daj mi Boże wytrwać w tym, co ślubowałem mojej żonie. Daj mi Boże wytrwać w tym, co ślubowałam mojemu mężowi. Daj mi łaskę wytrwania. Daj Twoją moc, która przekracza moją słabość. Daj Twoją zwycięską moc. Wracamy na koniec, moi drodzy, do pierwszych słów czytanego dzisiaj fragmentu listu świętego Jakuba Apostoła. Bracia moi, niech wasza wiara w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego będzie pełna mocy, będzie bez skazy, będzie znajdowała cudowne potwierdzenie każdego waszego dnia. Amen.